Takie firmy to rzadkość. Nie spodziewałem się tego. Po takim molochu, która jest 7:30 rano, 4:30 tutaj. Za 20 minut kończy mi się dziesiątka. Ja mogłem, wcisnąłem pauzę, jak już tutaj przyjechałem, nie? No ale mówię, jeszcze mam 2 godziny, nawet jak mnie stąd wyrzucą. To jeszcze miałem 2 godziny jazdy. Więc mówię, pokażesz się, cofnąłem pod rampę, że była dostawa. I w momencie, jak już cofnąłem się pod rampę, wcisnąłem pauzę 10 godzin. I wtedy, już pod pauzę, to cofnąłem się powolutku. Tutaj, żeby nie przerywać tej pauzy, no ale to było tam 20 minut różnicy. Muszę wykręcić dziesiątkę, chociaż mogłem wykręcić 8, mimo tego, że jestem w Kanadzie. Dlatego sobie mówiłem, jak mnie wyrzucą stąd, to tam stanę gdzieś na ulicy czy coś. I gdybym nie mógł wykręcić dziesiątki, to wykręcę 8 i pojadę rozładować, żeby zdążyć na rozładunek, na 7. Ale wolę wykręcić 10, no bo najprawdopodobniej dzisiaj mnie rzucą do Stanów. Jeśli. A w Stanach trzeba mieć wykręconą 10, bo to są różnice prawne. W Stanach nie ma 8. Znaczy są, ale to są całkiem inne te. Bo można dzielić tą pauzę w Stanach, ale to jest wyższa szkoła jazdy i to jest więcej komplikacji niż pomaganie sobie. Więc wykręciłem 10, za 20 minut mi się kończy 10. 8 rano będzie, czyli 5 tutaj, to jeszcze nie, poczekam. Ile mam? 40 km, 36, to liczmy 45 minut. No to wyjadę sobie na spokojnie za 15:09. No, także jeszcze miałem nawet godzinę okienka. Mogłem nawet pokazać to, że się cofam tutaj. No ale co to jest? 10-20 metrów. No i tutaj cały czas coś jeździ. Także spoko, ale naprawdę Sobis? Byłem zdziwiony. No nie, może wiedzą, że to jest Wiktoria i że tutaj mało miejsca jest, dlatego pozwalają. Ale na przykład w innych miejscach w Kanadzie Sobis dostawa i wynocha. W Ameryce większość firm tak ma, nie? No. Dobra, ja zjem śniadanie. No i co, no? I trzeba się zbierać. I pod takimi firmami nie śmiecimy. Kierowcy, pamiętajcie, nie śmiećcie, żeby później nie wyrzucali, bo później zakazą parkować i co? Będziemy szukać na ulicach. Licznik już zresetowałem na mojej nawigacji. Wczoraj przejechałem całe 100 km. O, już świta. Ja już za jakieś 5-6 minut ruszam. Mój kumpel mówi, że tutaj przyjeżdżasz, to jest strata czasu, bo to się nie robi mil, ani nie zarabia, tylko cały dzień się traci na promy i tak dalej. Ja mówię, no i to jest frajda, przyjemność, odpoczynek. Dobra, za 6 minut odjazd, 36 do celu. Liczę, że mi tak zejdzie 40 minut. Nie wiem, nigdy tu nie byłem, tu nie mam pojęcia, czy to jest korki, czy nie. No ale w każdym razie jedziemy w stronę większego miasta, więc lepiej pojechać wcześniej. No jak będę 40 minut wcześniej, to się nic nie stanie. Zaraz zobaczymy, jak ta brama się otwiera. Jadę zrzucić ostatnie miejsce, no i zobaczymy, co później mi wymyślą. Ja to coś liczę, że powiedzą, że załadunę w Kalifornii w sobotę albo w poniedziałek. Coś tak podejrzewam, ale loteria. Loteria. Różne rzeczy mogą wyjść. No, automatycznie ma się otworzyć, podobno. No i otworzyło się. Dobrze. Tu są takie uliczki w bok. Widziałem, było takie miejsca. Także coś by się znalazło, jakby tam nie było spać. I trzeba tak kombinować, bo jeżeli tutaj mam przyjeżdżać częściej, wreszcie czego, to z tego, co widziałem, tam coraz mniej miejsca jest na placu. Jak teraz rano wyjeżdżałem, to tam naczepy stały tak byle jak poustawiane, nie na miejscach, tylko już tak przy krawężniku czy coś, także z czasem tam prawdopodobnie przestaną pozwalać spać. No, tutaj alternatywa jest gdzieś blisko. W razie W.
sumie może nawet lepiej było na ulicy stać. Wtedy można było rowerem pojeździć. Nie, ale wczoraj już mi się nie chciało. Po tym przedwczorajszym rajdzie 70-kilometrowym składakiem trzeba sobie jeden dzień odstępu co najmniej zrobić. Wczoraj był trening, dzisiaj może będzie znowu rower. W zależności, co mi wymyślą. No bo na razie mój plan jest taki, jak mi nic nie wymyślam, no to wracam na ten parking obok promu po drugiej stronie. I stamtąd mam wszędzie na rowerze elegancko. Dobra. Wzdłuż wybrzeża. Przy wschodzie słońca. Ale tu jest fajna ścieżka rowerowa. Wow. Jak w bajce. Zjeżdżamy ze wzgórza, tam widać wodę i po drugiej stronie te góry to są Stany. Tu jest końcówka wyspy Vancouver, południowa i Victoria, czyli stolica British Columbia. A ja zaraz odbiję na zachód. Tak, będę się oddalał od Victorii. Ładnie tu. Klimat tu umiarkowany, tylko że zimą pada. Leje. Codziennie prawie, że. Od rana do wieczora czasami. A Pacyfik. Ale latem jest pięknie. Co jak co, ale Kalifornii klimatem ciężko jest dorównać. Gdzieś teraz w Kalifornii klimat się zmienia i bardziej jest sucho i... Znaczy w Kalifornii zawsze sucho było, na północy jak się wjedzie w ziemię, w ląd, oddala od oceanu, tylko że coraz więcej jest burz, które zapalają pożary. Wcześniej tego nie było, pioruny, suche burze tak zwane. A nawet jak pada, to jest wszystko suche i tego deszczu, co napada, jest za mało. W każdym razie, no w Kalifornii z raju zaczyna się robić piekło w niektórych miejscach. Tak niektórzy ludzie mówią, którzy tam mieszkają. Ale póki co jesteśmy na wyspie Vancouver i 15 km do zrzutki. No, będę tak w pół do siódmej, za 27, tak myślę. I później prosto na prom. Tak bardziej mi się wydaje o 10 rano popłynę. Jakbym zrobili w pół godziny, no to może na 9 bym się załapał, ale bardziej myślę, że na 10. Jak się wjedzie tak w głąb wyspy, to tak bardziej górzyste tereny. I nawet był znak, że zimą traki muszą nosić, znaczy nosić, wozić ze sobą łańcuchy. Mimo umiarkowanego klimatu, tutaj też są jakieś podjazdy do góry, z tego wynika. Dobrze, zaraz skręcamy w lewo i jesteśmy na miejscu pół godziny przed czasem. To w sumie dobrze, długo się nie jechało. No, bo już jest 66 godzin 45 minut do końca cyklu. Gdyby mnie wyrzucili do Kalifornii, no może zacząć być na styk. Ale nie ma co się martwić. Do przodu. Jedną rzecz po kolei. Teraz zobaczę tego klienta, czy można by było tu spać, czy nie. Już chyba nie zdążę, tak myślałem. Na rondzie w prawo. Czekajcie, bo tutaj coś innego jest.
truck's tam. A ja myślałem, że ona będzie w prawo, a tutaj jednak tu. Haha, ciekawe. Tego trzeba mieć oczy zawsze szeroko otwarte. Receiving only, dobra, right lane. No. I nawet na Google myślałem, że wjazd jest tam. Może tam jest wyjazd? Dobra, jesteśmy. Na duży plac. Ciekawe, czy spytam się, czy można by tu spać w razie W. Inbound drivers, gate procedures. Sama się otworzyła. Dobra. Trzeba się tylko gdzieś zaparkować i już. A tu się zaparkuję. Obok tych naczep. Dokładnie. A nie, tutaj takie linie są, żeby stanąć dla trucków, które przyjeżdżają przy rampach. Ja już staję tutaj. Off duty już daję. I mam z głowy. I się spytam, czy tutaj pozwalają spać. Jakbym wczoraj tutaj zajechał. Zawsze taka informacja jest przydatna na przyszłość, nie? Drzwi numer 1-3. Spytałem się, czy można tutaj parkować wieczorem. Mówi, tak, nie ma sprawy. Tam są miejsca. Możesz, jak następnym razem chcesz, to możesz tu przyjechać. No to tak bym zrobił. Bym mógł zacząć dzień pracy tutaj. No ale lepiej wiadomo. Także już mam dwie firmy, gdzie wiem, że mogę spać w tym. A jak na przykład stawiam tak robotę, że ta zrzutka będzie pierwsza. Dobra, zdejmują to i wypad z BC, wypad z Vancouver Island. To są cenne informacje dla kierowcy. On duty. Docking. I mam nie zapomnieć, że gdzie są 1-3 tam dalej. Mam nie zapomnieć, że teraz muszę zmienić, że jestem na pusto, bo ja tam mam wpisane numery dokumenty, numery dokumentów przewozowych i tak dalej, i tak dalej. I że wiozę jakiś trakt i muszę to zaraz zmienić, że jestem rozładowany, pusty. Aha, 1-3, dobrze, tutaj. I elegancko. Podobno szybko tutaj zdejmują. Mi się wydaje, że no po prostu na tej wyspie oni wiedzą, że tutaj jest mało parkingów i tutaj, zresztą tu jest tak jakoś inaczej, jakoś miło. I no już druga firma, że pozwala spać, to już jest wow. Tylko, że żeby kierowcy syfu nie robili. No ale to już jest inna sprawa. Bo tak jak się wejdzie na aplikację od parkingów z truckstopami, to po prostu tutaj ta aplikacja się zrobiła bardzo reklamowa. No to jest niby jakaś stacja ESO truckstop, ale czy tutaj jest miejsce? Nienawidzę reklamy. Tu nawet nie ma parkingu, nie? Są jakieś takie pojedyncze. O, jest waga. Jest resteria jakaś, ale to welcome center, to wiecie, o co chodzi, nie? No, tutaj za bardzo po drodze nic nie było. Tak samo Peninsula Consul. Tu na początku też właśnie takie było przed zjazdem na lotnisko taka jakby welcome center. No nie ma miejsca. Nie ma miejsc za bardzo. Także trzeba kombinować na ulicy. A jak można pod firmą, to tym lepiej. Dobrze, to już mam. Teraz czekam, aż mnie zdejmą. O 7 mają zacząć, 8 palet. Później wracam na prom, tylko że zanim zacznę wracać na prom, powiadomię o tym firmę, bo czasami może coś wyjść tutaj podobno. Podobno ktoś tutaj stąd wziął parę palet, nie? Nigdy nie wiadomo. Ostatnia dostawa trochę się wydłuża. Już jestem zdjęty, tylko oni liczą produkt tam. Tutaj była największa ilość kartek. Jeżeli chodzi o dokument przewozowy, to znaczy, że było dużo produktów. To musi to posegregować, policzyć, sprawdzić, czy się wszystko zgadza. No ale spoko jest. 8 rano, to teraz jestem w okienku na prom o 10. Przez następne pół godziny. Jak za pół godziny, no nie, no to już na 11, no a później na 12. Trzeba na tą 12 dojechać, bo mam godzinę. 12. Później tak, bilet jest ważny, tylko tam chyba kasują szefa
znaczy tego, kto zamawiał ten bilet na kartę kredytową, 25 dolców więcej. No. Nie no, za godzinę max stąd wyjadę. Czerwony cały czas czerwone światło pod rampą i słońce już stało i się zaczyna robić ciepło, więc ja się przebiorę. Ale dopiero po promie. Bo na promie jak wyjdę na zewnątrz, to jednak wieje. Parę sekund jak skończyłem nagrywać ostatnie ujęcie, zrobiło się zielone światło. Dobra, idę wyjąć klina, idę po papiery. Może nawet i na... Nie zdążę na dziewiątą. Chociaż... Kto wie. Oni zaczynają ładować prom tak 10 minut przed. Może. Nic, jadę na luzie. Napisałem do spedycji, że jestem rozładowany, że mam 67 godzin w cyklu, że jadę na statek i co dalej. Dobra, nie ma co. W pół godziny tam nie dojadę. Akurat prom odpłynie, będę miał trochę czasu. Jeszcze może być tak, że nie będzie miejsca, ale nie. Nie ma aż tak dużego ruchu. Jeszcze zadzwoniłem dla pewności, bo wysłałem maila, ale nic nie odpowiadają. Waga zamknięta. Nic nie odpowiadają. Ale mówię, dla pewności zadzwonię, bo później się okaże, że mają jakiś ładunek. No tu by można ewentualnie się zaparkować. Że okaże się, że mają jakiś ładunek i dlaczego nie zadzwoniłeś. Więc zadzwoniłem. Płynę na główny ląd. Tak się mówi, mainland. Okej. No i co? No i wrócę tam na parking i tyle. Ej, może jeszcze zdążę na ten o 10, nie, o 9, 20 minut jest, nie, chyba nie, jeszcze mam jakieś 15 km, może jakimś fartem, ale co mi to da, nic mi to nie da. Śmiesznie, bo był znak, że prom o 9 rano jest 65% zapełniony, także jest dużo miejsca, no już prawie jestem, o, jest na styk, 10 minut mi zostało, już prawie jestem, nie będę się śpieszył, ale jak zdążę, to tym lepiej, nie? Jedna rezerwacja. A nuż widelec się uda. Kto wie. Linia 19, ładuję już teraz. Jechać. Jest mniejszy niż wczoraj. Ten wczoraj był dwupokładowy, a ten jest mniejszy. No nie, bo tamten prom płynie gdzie indziej. To jest duży prom też, dwupokładowy, dobra. Tak mi kazali stanąć dziwnie. Bo to chodzi o to, żeby rozłożyć dobrze ładunek. No tak. Myślałem, że mam dalej jechać, a mam tylko stanąć tak obok niego. No dobra i koniec. Zdążyłem na dziewiątą, ale jaja. Ja pamiętam, jak pływałem na Nową Fundlandię, to zawsze był problem, czy się popłynie, czy nie, no ale tam prom pływał dwa razy dziennie, trzy razy dziennie w sezonie, ale albo raz dziennie czasami zimą. I to tak zawsze było, że był kto pierwszy, ten lepszy, nie było okejek, tylko było first come, first serve. I zawsze nigdy nie wiadomo było, czy się popłynie, czy nie. No, a tutaj te promy pływają dość często, także luz. I już. Dobra. To jest chyba ten sam statek, co wczoraj. No jest dwupokładowy, ale to jest inny niż wczoraj. No nic, ja sobie strzeliłem kawę. Z mniej ludzi idę sobie na tył, tam będzie mniej wiało. I kontempluję i tyle. Relaks. Fajnie jest taka osłona, nie wieje. Zresztą jak widać, tam flaga też jest w dół, także też nie wieje. Teraz tam pójdę po tej flagi. Najpierw kawę wypiję. Nie ma lepszego zawodu niż mój. Przynajmniej dla mnie. Ja bym się chyba w innym nie odnalazł. Mógłbym tak stać i słuchać tego szumu mielonej wody godzinami. I tak zrobię przez następną godzinę pięknej scenerii.
Ludzie mi za to płacą, że tutaj jestem. A w oddali tego pewnie nie widać. Po drugiej stronie białe wierzchołki. A to już jest Waszyngton. Tam prom się schował, one się regularnie tutaj mijają. Tak, wczoraj. Dokładnie ta sama sytuacja, no bo to tak wychodzi. Jeden prom dopływa. Chyba są cztery promy w sumie, które są na wodzie. Jeden dopływa, drugi płynie, trzeci płynie, czwarty wypływa. Tak może być. Jeżeli prom jest co godzinę oczywiście. No i tu już wypływamy na szeroką wodę między dwoma wyspami i tymi małymi wysepkami. Przepłyniemy trochę znowu przez Amerykę i sumujemy za jakieś 40 minut. A jest to, rejs jest fajny. W tych jesiennych pogodzie na jesień już nie jest tak przyjemnie. Chociaż zimą trafiają się takie okienka, że jest ładna pogoda. I wtedy widać w oddali białe góry. I jest mniej smogu, bo jest zimą oczywiście bardziej przejrzyste powietrze. Tak miałem właśnie, jak płynąłem do Nanaimo. I ja płynąłem chyba w lutym czy w marcu. No i mi się pyknęło, że była ładna pogoda. Już nie pamiętam. Wiem, że to było pod koniec. Wiem, że na północy była zima. Dojechałem do Vancouver, było słonecznie. I była taka w miarę ładna pogoda. To się rzadko zimą zdarza, bo Vancouver no najczęściej pada. Coś tu płynie. Jest. Dwie nawet. Dlatego zwolnił. Dlatego tak się dziwiłem, czemu zwolnił. Zwolnił i zmienił kurs. Gdzie one są? Są. Wow. Jeśli się nie mylę, to są orki. Tak czas w pracy leci. Jeszcze, żeby mi znaleźć jakiś ładunek. 13. No jak zejdę na ląd, będzie 13.30, oczywiście czasu montrealskiego. O 14.00 się zaparkuję na tym parkingu. Powinno być miejsce, to będę miał. No i tak do 15.00 mogą mi powiedzieć tak albo nie. I w razie czego, jakby nic nie znaleźli do weekendu, mi nie ruszyli do weekendu, to jestem w pobliżu Vancouver. Wiem, co będę robił. Będę jeździł na rowerze codziennie w inne miejsce. No. Gdyby mi zostawili na weekend, ale no mówię, wszystko się ruszyło. Także powinno być tak, że gdzieś mnie przestawią. Ale to zobaczymy. Tam się do przodu nie martwię. Na razie nie widać. Już mi się nie chciało tam stać, ale cały czas słyszę szum wody. No nic. Za 15 minut, 20 minut dopływamy. A tutaj już następny wypłynął. Tak jak przypuszczałem, cztery statki są w obiegu. Gdy odpływy są co godzinę. I za nami statek jest jakieś, ja wiem, wydaje mi się godzinę za nami i on się będzie z nim mijał tam, z miejsca, gdzie wypłynęliśmy. Heh, nieźle, nieźle. Logistyka wszędzie jest w transporcie. Logistyka to podstawa. Planowanie to podstawa. Sądzę, że w świecie w lotnictwie jest najbardziej żelazna dyscyplina. Później w
transporcie morskim i w transporcie kołowym jest dyscyplina, ale nie zawsze wychodzi, bo jest za dużo niewiadomych. A tutaj te niewiadome są bardzo opanowane. Tutaj wszystko jest dograne do ostatniego, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Oczywiście jest niewiadomo, pasażerowie i tak dalej, samochód może nie odpalić, ale są na to przygotowani, jak na przykład zjeżdżają z promu albo coś, nie? Tak samo w lotnictwie, no samoloty się spóźniają dlaczego? Bo pasażerowie, bo to, bo tamto, bo coś się nie domknie, bo czegoś brakuje z bagaży, ale jeżeli chodzi o sprzęt, to jestem pewny, że to jest wszystko dograne. Jak najbardziej się da. Dobra, koniec tych moich dziwnych myśli. Wracamy do światu transportu zaraz. Ten statek mi przypomina takim, co pływałem na Nową Fulandię w czasach VTL-u. No kurde, jeszcze wyżej można być. Bardzo podobne, bardzo, bardzo. No tak, ale na dziób się tutaj nie dojdzie. W obecnym momencie znajdujemy się na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. Sprawdzę jeszcze moje stwierdzenie GPS-em. Tak jest. Jesteśmy na wodzie terytorialnych Stanów Zjednoczonych i tam, gdzie przycumujemy, kawałek jest lądu, granica, jest jakieś tam miasteczko amerykańskie. O, za 15 minut będziemy cumować. Już jest ogłoszenie. Tu też coś pływa. Dużo bliżej. O, delfiny. Delfiny. Dobra, wracam do traka, nie będę patrzył jak cumuję, bo później nie chcę biegać po korytarzach jak głupi. Ale widać białe wierzchołki z tyłu daleko. Tylko że jest smog, który idzie od Vancouver. Dzisiaj jest bardzo pogodnie, bardziej jeszcze nie ma tych chmur, tak jak wczoraj. A tamten płynie do Nanaimo. Must be. Ciekawe, on nie płynie na diesel, tylko jest na gaz. Da się jeszcze niżej? Chyba nie. W której stronie byłem? Po tej. Siema, Prince. Dobra, kończymy przygodę z promem, przynajmniej na jakiś czas. Jak tak wlazłem na górę, mówię sobie, czy przestawiłem na off-duty. Bo w Europie, w tym pośpiechu, pamiętam kiedyś płynąłem, skąd ja płynąłem? Z Szwecji do Świnoujścia i zostawiłem na młotkach. I się skapnąłem i zacząłem lecieć, znaczy pobiegłem chyba po 2 godzinach już, nie? Przestawić na odpoczynek, ale to już było za późno. A tutaj po prostu, nie no, dałem na off duty, nie zapomniałem, tylko w razie czego to by mi się przestawiło na młotki, ale mógłbym to edytować, a w naszym tacho europejskim raczej tego się nie da. No, także taka myśl mnie naszła, gdy już byłem na pokładzie, bo to tak się przyjeżdża, wchodzi, trzeba wyjść i człowiek, najlepiej jak się płynie na prom, to lepiej się przygotować przed promem, nie? Rzeczy do zabrania i tak dalej, żeby później nie było tej paniki. No ja teraz wjechałem na ten prąd z rozpędu, ale tutaj co tam, 1,5 godziny. Ale mówię, to bym mógł edytować, albo jak gdybym nie mógł edytować, to zadzwonił do firmy i mówi, informatyk to zmienił, ale to jest tak, że jak ja mam na jazdę, po 5 minutach, jeżeli samochód stoi, on mi się przełącza na on duty, czy tak jakbym pracował, ale później mogę to edytować. Także tak, cały czas muszę zrobić film o czasie pracy kierowcy, jak to działa tutaj. No nic. Zaraz wyjeżdżamy, za jakieś 10 minut jadę na parking i zobaczymy co dalej. Nie będę jechał do przodu, bo nie wiem czy mam jechać czy nie, poczekam sobie jak wszyscy ruszą i zacznę jechać razem z nimi.
tu następni czekają. Pa! My jedziemy kotwiczyć na parking. Z górnego tego jeszcze nie zjechali. Back to the mainland. Widać przed nami Vancouver i góry i w ogóle. A dolina jest tu. Jedzie wzdłuż gór, aż do miejscowości Hope, gdzie to się zaciśnia. I już nie ma ucieczki od gór. Tam się zaczyna Coquihalla Highway. No ciekawe, co mi wymyślił. Ciekawe. A jeszcze czwartek, jeszcze przed weekendem mogą mnie ruszyć. Może to niekoniecznie będzie dzisiaj, ale jeszcze przed weekendem jest nadzieja. Zobaczymy, jak długo tym razem będę tutaj stał. Tak mówię. Tutaj przynajmniej mam gdzie pojeździć rowerem. Mógłbym się cofnąć do Chilliwack, do tego Flyinga, ale tam nie wiem, czy otworzyli ubikację, czy nie. Może i tak. Ale tutaj co najmniej do piątku posiedzę. Jeżeli mnie nie ruszą, oczywiście. A jeśli mnie ruszą, to tym lepiej. Miejsce jeszcze jest. Także elegancko. I mam z głowy. Pójdę na te jeżyny dzikie, bo tu pełno jest. Nie te przy ogrodzeniu, tylko pójdę z drugiej strony ogrodzenia. Żeby nie były zanieczyszczone śmieciami kierowców. Dobra, parkuję, jem obiad i może jeszcze dzisiaj przez następne 2,5 godziny otrzymam telefon od Prince'a.